Dziś będzie o Wojtku kilarze, z którym zaprzyjaźniłem się w końcu lat 90. podczas moich częstych wyjazdów do Katowic na lekcję profesora Wojtowicza. Zazwyczaj po zajęciach, czym prędzej podążałem na koszutkę, gdzie w swojej kawalerce oczekiwał mnie już Wojtek i tam pozostawałem zazwyczaj do rana. Wieczór i noc wypełniali niekończące się dyskusje na tematy muzyczne, filozoficzne, literackie, pojawiły się jeszcze. Idolami naszymi byli wtedy Strawiński, Bartok i Frank Martin z jego koncertującą symfonią. Atmosferę podgrzewała butelka czerwonego algierskiego wina, które czasem można było znaleźć w sklepie za złotych 33. Tak było do 1959 roku, kiedy to jesienią Wojtek wyjechał do Francji, do Paryża, do La Boulanger i stamtąd przysyłał listy, z których zacytuję parę fragmentów. Na koncerty nie chodzę zupełnie, Nadia mówi, że słusznie, mało tu muzyki nowoczesnej, ciągle walkują romantyków, natomiast jest dużo dobrego jazzu. Widziałem się z Polestrem Szalowskim. U pisaka nie byłem, bo ma teraz kłopoty. Wyrzucają go z mieszkania. Dotąd zresztą żyłem wyłącznie w kraju saint germain de prés się do rana, po tych wszystkich villages, La Pergola, Le Fiacre, La Remblanche i tak dalej. Strasznie to wszystko urocze. Już teraz ze smutkiem myślę o powrocie, i nie wyobrażam sobie, jak będę mógł tu żyć bez moich bulwarów. W innym liście z lipca 60. roku wdaje się w rozważania czysto muzyczne, udzielając mi przy okazji szereg zbawiennych rad. Stary, nie idź na łatwiznę. Szukaj swoich środków, swojej emocji. Pamiętaj, że jedyną szansą na zrobienie. Malego kroku naprzód jest nieustanne napięcie, męka, niepewność, samokontrola. Jak tylko idzie coś ci zbyt szybko, to uwaga, cofasz się dokładnie w tym samym tempie. Nie wolno ci wiedzieć dokładnie, co wyjdzie z tego, co piszesz. Trzeba drążyć i szukać siebie, a nie wolkować sprawy już sto razy powiedziane. Czy nie lepiej napisać złego, twardowskiego czy kilara, niż genialnie kopiować Strawińskiego czy Bartoka? Sztuka to nie zabawa, ani przyjemność. No i wreszcie coś zabawnego, przyjemniejszego. Dotyczy to wizyty Krzysztofa Pendryckiego w Paryżu w roku 60. Pisze Wojtek. Niedawno był tu Krzysiek Penderecki w związku z wykonaniem jego strof na koncercie domen Musical. Był tutaj tydzień, mało zwiedził, bo cały czas jeliśmy. Urządzaliśmy prawdziwe biesiady u mnie w domu. Sery. Salatki, małże, ostrygi, wina. Odzyskałem ku swemu wielkiemu utrapieniu chyba polowę z tych kilkunastu kilogramów, które tu straciłem i z czego byłem tak bardzo dumny. Kilka lat temu, kiedy to siedziałem z pendereckim przysłuto, zastawiałem stole na przyjęcie wydanym z okazji kolejnego Festiwalu Muzyki Cyrkiewnej w Białymstoku, zapytałem sobie, tak nic tego pana Krzysztofa, jak to tam było z tymi paryskimi besiadami u Kilara. Z tymi małżami, krewetkami, ostrygami i tak dalej. Mistrz uśmiechnął się i z pewną melancholią odrzekł. Były to tylko makarony.